Dzień dobry, czwartek 27 lipca. Ponownie idę do sklepu Alma, tylko widzę go z zupełnie drugiej strony, czyli to jest to główne wejście. Ja zawsze wchodziłem niejako od tyłu. No to jest bardziej reprezentacyjnie. Z placykiem, z McDonaldem obok, innymi sprawami. Dobrze, idziemy. No i zakupy zrobiłem niezbyt duże, bo byłem parę dni temu, zresztą jeszcze będziemy dzisiaj w sklepie. No i teraz czekam na Agnieszkę przy szejku i owsianym ciasteczku. A Agnieszka znowu jest u logopedy z Patrysiem. No tam są takie okoliczności przyrody. I teraz przejechaliśmy na plac, na stawach jest mama Agnieszki, Agnieszka je lody, ja tutaj też mam. A Patryczek jest sam wafel, samego wafelka. Beza z malinami też. A Patryczek usiął sobie teraz po odbiednią drzemkę, w międzyczasie przed. Znowu pan listonosz i przyniósł kolejne zabaweczki dla Patryczka. To jest taka żyrafa, Agnieszka zademonstruje. Tak się rozciąga i to ma takie przyssawki. Nóżki też się rozciągają. O. I ma przyssawki i się może przyssać. Dobrze. Tutaj taki jest zestaw edukacyjny do mycia ząbków. Patryczek już ładnie myje ząbki, ale jeszcze, żeby mógł się bawić tu. Troszkę też pana dentystę. Do pani dentystki idzie we wrześniu na lakowanie zębów, to żeby otworzył buzię. No. Ostatnio się bawił lusterkiem. Także tutaj ma takie sprawy i tutaj takie rzeczy. Może sobie odrysowywać formy po prostu. Różne. To jest jakiś samolocik, kształty, tak. To jest jeszcze za małe. No. No. To się prawda rusza, można to wyjąć, może sobie odrysowywać kształty i później uzupełniać. Także takie trzy zabaweczki na dzisiaj. Dbam o niego, nie? Piotruś jest zakupoholikiem z AliExpress. Tego ulubiony sklep. No, no, tak mówisz, o. W końcu się pokazało, dobrze. Nie, nie jestem, ale to jest dosłownie kilka euro, to jest parę złotych. No, niech ma. Także tak.